Dobry wieczór. Witam Państwa dzisiaj z Sejmu, z Sylwestra. Czekam, aż się ktoś pojawi, bo na razie jest tylko jedna, dwie, trzy osoby, przynajmniej tak mi pokazuje, już jest Państwa więcej. Witam Państwa serdecznie w Sylwestra. Jest mi trochę smutno, że spędzam tu Sylwestra, nie kryję, nie będę Państwa oszukiwał, że jest super. Choć poprawiamy sobie humor. Ja przed chwilą kolegom moim powiedziałem, czy pamiętają, że w ogóle jest fajnie Sylwester, w ogóle genialnych warunkach spędzamy Sylwestra i przypomniałem im ostatnią scenę z filmu, chyba to był Żywot Briana, jak ludzie ukrzyżowani namawiali nas pięknie śpiewając, żeby spojrzeć na jaśniejszą stronę życia. Więc jest super, jest fajny Sylwester. Pewnie wiele różnych Sylwestrów pamiętamy, ale ten zapamiętamy, więc nie narzekamy, choć trochę smutno. I mam nadzieję, że będziemy spędzać ten Sylwester miło. Ja mam duży problem dzisiaj z naszą rozmową, dlatego że ja mam Państwu dzisiaj wyjątkowo dużo do powiedzenia, bo się dużo zdarzyło. Chciałbym powiedzieć Państwu o działaniach prokuratury polskiej, o tym, co powiedzieli, ale najpierw muszę zacząć od pozdrowień. Koniecznie, bo nie mogę tego zapomnieć. Serdecznie pozdrawiam Panią Annę Czarnecką. Dziękuję za życzenia dzisiejsze. Obiecałem i tak robię. Jeszcze raz pozdrawiam. Wszystkim zresztą Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja nie jestem w stanie Państwu dzisiaj wszystkim odpowiedzieć na życzenia. Mam konkurencję prezydenta na TVN24, słyszę z orędziem. To bardzo proszę, wygrajmy tę konkurencję. Pomóżcie mi, poproście znajomych, wygrajmy tę konkurencję z prezydentem. Byśmy mieli ostatni sukces starego roku, a przenieślibyśmy go na nowy rok. Mam Państwu bardzo dużo dzisiaj do powiedzenia, no ale to nie jest dzień na politykę i wiem, że Państwo nie na to pewnie czekacie. A chciałbym powiedzieć i o prokuraturze, która robi rzeczy niewiarygodne. Pierwszy raz w życiu usłyszałem, żeby prokurator odwoływał się od wyroku, który jest za wysoki. I to w tak skandalicznej sprawie jak wybryk antysemicki pana Rybaka i ONR-owców we Wrocławiu. To jest coś po prostu niewiarygodnego. Wspominam jednym słowem, ja wrócę do tego wątku, bo to jest coś niesamowitego, ale nie będę Państwu psuł dzisiaj Sylwestra. Wystarczy, że pan Ziobro Sylwestra nam psuje i całej Polsce przynosi hańbę i wstyd na cały świat. Chciałem Państwu powiedzieć o tym, co 11 stycznia, dlatego że co będzie 11 stycznia, bo wielu Państwa mnie o tym pyta, co 11 stycznia. Ale to też nie jest dzisiaj dzień, żeby Państwu opowiadać, co 11 stycznia, no bo nie ma chyba ku temu wielkiej atmosfery. Ja do tego wrócę w najbliższych dniach. Ja dzisiaj po prostu chciałbym Państwu bardzo, bardzo serdecznie złożyć. Pozdrawiam Anię Stanaszyk Kaczor. Dziękuję Aniu za życzenia. Cały kamień pomorski, skąd jestem posłem, poza Szczecinem, bo mam dwa powiaty macierzyste. Serdecznie pozdrawiam oba, i Szczecin, i kamień pomorski. Pozdrawiam oczywiście wszystkich mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Pozdrawiam wszystkich Polaków zachodniopomorskiego, bo to moje miejsce. Pozdrawiam Połuczyn Zdrój, w którym się urodziłem, i Szczecin, w którym mieszkam. Wszystkich Państwu serdecznie pozdrawiam i życzę naprawdę wspaniałego roku. Ja dzisiaj na Twitterze napisałem takie życzenia, które są prawdziwymi, takimi najszczerszymi życzeniami, czego ja sobie życzę. Ja sobie życzę, Szanowni Państwo, i życzę Państwu, życzę Polsce, żeby 2017 był dokładnie taki sam jak 2007. Część z Państwa jest za młoda, ale część Państwa pamięta. W 2007 roku weszliśmy jako drugi rok rządów, drugi, trzeci rok rządów PiS-u. I mieli rządzić jeszcze 2 lata. Ale okazało się, że nie byli w stanie, że sami się tak dużo razy rąbnęli w głowę przy rządzeniu, że w połowie roku sami oddali władzę, sami głosowali za wnioskiem o samorozwiązanie Sejmu. I w 2007 roku wybory oczywiście wtedy wygrała Platforma i PSL. Dzisiaj sytuacja jest troszeczkę inna. Ale ja życzę, żeby ona się powtórzyła. Życzę, żeby siły antypisowskie, żeby Zjednoczona Opozycja, żeby Platforma Obywatelska, PSL, Nowoczesna, żebyśmy wygrali wybory. Wybory przedterminowe, do których sam PiS doprowadzi swoją nieumiejętnością rządzenia.
To było w 2007, ja to świetnie pamiętam. A to może być w 2017. Dlaczego po 10 latach się nie może ten sam scenariusz powtórzyć? Dokładnie ten sam scenariusz. Ja pamiętam wtedy te wybory, głosowałem wtedy w Rewalu. W Rewalu nad morzem. W Rewalu albo w Międzyzdrojach, już nie pamiętam. Byłem na weekend, to było już po kampanii, strasznie byłem zmęczony kampanią, pojechałem z rodziną moją na weekend. Nad morze. Nad morze, które wtedy było już ciepło, było ogromne, gigantyczna ilość Polaków. I powiem wam coś, to była najwspanialsza, jeden z najwspanialszych chwil w moim życiu, a na pewno w mojej działalności publicznej. Ja w tym małym Rewalu, czy tym małym Międzyzdrojach, chyba to był jednak Rewal, zobaczyłem ludzi, którzy z całej Polski przyjechali na weekend, wszyscy oczywiście z zaświadczeniami, i zobaczyłem jakieś gigantyczne kolejki, kilometr, półtora kilometra ludzi, którzy czekali na to, żeby wejść do lokalu wyborczego i żeby móc zagłosować. I wszystkich ich zjednoczyła jedna rzecz, żeby odsunąć Kaczyńskiego od władzy. I tak sobie w ten Sylwestra przypomniałem ten 2007 rok i życzę nam, żeby się, niech to będzie tak samo ciepło, niech to będzie tak samo radośnie i tak samo optymistycznie jak wtedy, na przykład latem, żeby się taki sam cud nam zdarzył. Żeby się PiS znowu tak mocno walnął w głowę, jak w 2007, i żeby sam uznał, że lepiej to już idźmy na wybory, bo za rok to z nas nic nie zostanie. Oni wiedzieli, że oni stracą władzę. Oni wiedzieli, że przegrają z nami wybory. A na pewno liczyli się z tym. Moim zdaniem wiedzieli. Tylko wiedzieli, że jak dalej tak pójdzie, to skończą na 10%. Skończą na tym, że za rok czy półtora roku, może nawet nie wejdą do Sejmu. Skończą jak AWS parę lat wcześniej. I dlatego się na te wybory decydowali. I życzę całej Polsce, żeby ten scenariusz się powtórzył. Żebyśmy mieli szansę w przyszłym roku pójść do urn i zmierzyć się z nimi. Bo jestem głęboko przekonany, w uczciwej konkurencji, niech Polacy wybiorą jeszcze raz. Jestem głęboko przekonany, że po tym, jaki styl rządów zaproponował Kaczyński, po tej arogancji, po tej bucie, po tej zmierzaniu do rządów autorytarnych, w których akceptują to, że jakiś człowiek, który nieformalnie nie jest wybrany na żadną funkcję, sprawuje funkcję wszystkich organów w Polsce. Jest sądem, trybunałem, prezydentem, premierem, marszałkiem Sejmu, Senatu. Że te rządy Polacy odrzucą. Tego wszystkiego państwu bardzo, bardzo serdecznie życzę. Nam, całej Polsce, całej Europie życzę na rok 2017. Wszystko inne jest mniej ważne, ale tych mniej ważnych rzeczy życzę, żebyśmy, i to jest wbrew trochę jakby interesom odsunięcia PiS od władzy, ale życzę państwu, żeby nie doszło do jakiejś dramatycznej sytuacji gospodarczej w Polsce. Bo ja się niestety tego obawiam, ale życzę, żeby się tak nie stało, dlatego że to może być problem, którego przez lata się nie da rozwiązać. Nam było bardzo trudno wejść na taką stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego. Ci, którzy pamiętają lata 90., ci, którzy, pod jakim referendum, ktoś pyta mnie, że nie zbieramy podpisów, pani Karolina, nie zbieramy podpisów pod organizacją referendum. Nie wiem, jakiego referendum, ale zaraz się zastanawiam, że pani mi podpowie, o co dokładnie chodzi. Że sytuacja gospodarcza nie będzie taka zła. To nie jest tak, że łatwo się łapie stabilizację. Wyrabia się opinię, wiarygodność międzynarodową, staje się miejscem, gdzie ludzie się zgadzają inwestować swoje pieniądze, gdzie powstają firmy, które dają miejsca pracy, gdzie wzrasta wynagrodzenie. My doszliśmy do sytuacji niesamowitej. I mówię to jako chłopak, który ja pamiętam. Ja pamiętam, jak miałem pierwszą pracę, jak miałem 20 parę lat. Ja po studiach zostałem na uczelni. Ja zarabiałem 900 zł. To nie było tak wiele lat temu. 900 zł jako pracownik naukowy. I zobaczcie, jak się wiele zmieniło. Znaczy, nam naprawdę realnie wzrosły płace w ciągu tych 10-15 ostatnich lat. Ale dzisiaj doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że my rzeczywiście coraz bardziej mamy rynek pracy pracownika. To znaczy, że brak jest ludzi wykształconych, ludzi przygotowanych, ludzi kompetentnych. I jeżeli ktoś rzeczywiście posiada jakieś umiejętności, to jest w stanie zarabiać znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. To wszystko jest bardzo łatwo zaprzepaścić, bo jeżeli się opinia zmieni, jeżeli inwestycje uciekną, nie dlatego, że są przeciw, jak mówi Kaczyński, przeciwko jego rządom, tylko dlatego, że boją się niestabilności. Boją się tego, że nie wiadomo, co będzie się działo jutro. Czy władza nie wpadnie na jakiś zwariowany kolejny pomysł gospodarczy. Jeżeli to wszystko się, nie daj Boże, zachwieje, to nam może być zabrać lata powrotu do normalności. Lata. Więc życzę, żeby, tak jak Kaczyński wszystko psuje, to żeby tego jednego, pozdrawiam, pouczyn panią Jolantę Lewandowską,
żeby tej rzeczy nie popsuł. Bo jeżeli to popsuje, to będziemy naprawdę w niewiarygodnych tarapatach. Panie Marku, Marka Przybuka się zwraca. Niech pan zobaczy na statystyki. Wszystkim średnio wzrosły. Jednym więcej, drugim mniej. Ale wzrosły. No przecież to są obiektywne dane. No, niech pan naprawdę nie zadaje tego typu pytań, bo one są niepoważne. No. Średnia płaca w Polsce wzrosła wyraźnie i wiele było tego czynników, nie jest to miejsce i czas, ale bardzo łatwo to popsuć, naprawdę. No mam dylemat, bo widzę, że Państwo słuchacie, jest nas całkiem, jak na Sylwestra, całkiem sporo, więc i połowę chyba tego, co wczoraj. Nie wiem, czy mówić, czy kończyć, czy Państwo chcecie iść się bawić, czy chcecie chwilę porozmawiać. Reforma edukacji, uda się zatrzymać. Pani Marlena Fidos. Nie wiem, słyszę takie pomruki, tylko ja w pomruki prezydenta, tak, będziemy silni siłą was wszystkich, tylko bez was nie będziemy. Miłości, też życzę pani Katarzyno wszystkim miłości i wolności. Nie wiem, czy się uda zatrzymać reformę edukacji, wydaje mi się, że to będzie bardzo trudno, oni są rozpędzeni, zdecydowani i są gotowi zderzyć się ze ścianą. I dla nich rzeczywistość nie ma żadnego problemu, że rzeczywistość jest przeciwko nim, to tym gorzej dla rzeczywistości. Jeżeli jest przeciwko nim. Są takie pomruki, że podobno się prezydentowi nie po... Będę mówić, że prezydentowi się nie podoba ta reforma, ale ja nie wierzę w prezydenta. On gada, opowiada takie rzeczy. Dzisiaj mówi, że nie podoba mu się sytuacja w Sejmie, wzywa na konsultacje. Poważnych ludzi, szefów klubów wzywa na konsultacje, po czym minutę później podpisuje ustawę, która została w złych warunkach przyjęta przepraszam na chwileczkę, ale to muszę odpowiedzieć. Została przyjęta w takich warunkach w Sejmie, jakich została przyjęta. I w ogóle nic. Zawołał facetów na konsultacje, poważnych ludzi. Zresztą chyba to było nawet w niedzielę czy w sobotę. W wolny dzień. Zostawili plany, lecą do prezydenta posłuchać, co on ma do powiedzenia, co mają, żeby on ich wysłuchał, a potem podpisuje ustawę bez słowa komentarza, bez żadnej mediacji, nie zaprasza na spotkania, nie mówi, nic nie robi. No niepoważny facet, więc jak można wierzyć w to, że on coś chce zrobić z reformą edukacji, że chce ją zawetować, czy jej nie przyjąć. Więc obawiam się, że niestety tak. I strajk nauczycieli. Tak, my będziemy już w styczniu mieli strajk nauczycieli. Będziemy mieli demonstracje, my w tym będziemy uczestniczyć, będziemy ich wspierać. Ogoliłem się troszeczkę. Ktoś pytał o moją brodę. Co kilka dni muszę odgolić, właśnie ją dzisiaj podciąłem. I obawiam się, że to ich nie powstrzyma, ale będziemy walczyć, no my nie zrezygnujemy, tylko pytanie, czy to ich zatrzyma. No, mają większość parlamentarną, więc są w stanie to przyjąć, a na argumenty racjonalne są zamknięci. Powiem Państwu o tych prokuratorach, jeżeli Państwo chcecie posłuchać, bo widzę, że jesteście. Więc powiem Państwu, co chcę powiedzieć o tych prokuraturach. Chcę Wam zwrócić uwagę na to, jak działa sąd, jak działa prokuratura. Jak Państwo wiecie, a jak nie wiecie, to Wam w dwóch zdaniach powiem, w zeszłym roku we Wrocławiu miał miejsce taki obrzydliwy incydent, kiedy ONR-owcy spalili kukłę imitującą Żyda. Prokuratura bez Ziobry podała tą sprawę oczywiście do sądu. Sąd wydał wyrok, skazując tego człowieka, który to uczynił, na karę więzienia. Nie pamiętam, jaka jest ta kara dokładnie. Nie ma to zresztą większego znaczenia. Sąd wydał wyrok. I wiecie, co zrobił prokurator? Prokurator, wczoraj pokazywali to w telewizji. Prokurator zresztą, który prowadził tę sprawę, mówił, że on nie podjął tej decyzji, tylko że to przyszło polecenie z prokuratury wyżej, z prokuratury rejon okręgowej, to się chyba teraz nazywa, bo zmienił nazwę Ziobrą. Żeby się odwołać do sądu, że wyrok jest za surowy. Ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Niezależny sąd wydaje wyrok. I prokuratura prosi o złagodzenie wyroku na człowieka, który robi taką obrzydliwą rzecz. Są dwa wymiary tej sprawy. Pierwszy wymiar taki, że to jest wyrok sądu. Sąd ocenił. Prokuratura nie jest od tego, żeby złagodzić wyroki sądu. Ten wyrok nie był jakoś wyjątkowo surowy. Ten wyrok był sprawiedliwy. Ten człowiek wzywał wprost do nienawiści rasowej w sposób wyjątkowo obrzydliwy, jeszcze kojarzący się z najgorszymi wzorcami. Bo kto palił kukły Żyda, kto palił książki? Faszyści to robili, hitlerowcy to robili.
Jak można w Polsce, tak kraju tak doświadczonym przez hitlerowców, czerpać takie wzorce? I to prokuratura robi. Prokuratura prosi o obniżenie wyroku. W tym samym czasie trafia zawiadomienie do prokuratury na radną PiSu z Gdańska, która po jednym z wystąpień sejmowych pani poseł Agnieszki Pomaskiej, pozdrawiam Agnieszkę przy okazji, jej rodzinę, nawoływała publicznie wpisami gdzieś na portalach społecznościowych radną, nauczycielkę chyba historii w ogóle, nauczycielkę dzieci, że takim osobom jak pani poseł należy głowy golić na zero. Pamiętacie państwo, komu golono głowy na zero? Kto to robił? Wobec kogo to robiono? I do tego wzywa w wolnej Polsce nauczycielka dzieci naszych wobec posła na Sejm, komentując jej zachowanie w Sejmie. Zawiadomienie do prokuratury złożone zostało w tej sprawie. I prokuratura nie wszczyna śledztwa. Mówi, że to nic się złego nie stało, że ona emocje swoje wyrażała. To jest drugie zachowanie prokuratury. A w tym samym czasie prokuratura, jak już państwo słyszeliście, zapewne też w Białymstoku, kiedy faszyści z jakiejś organizacji, naszość, nienaszość, nie pamiętam, za druga, palą symbole hitlerowskie, nie w sensie, że je niszczą, tylko w sensie, że obchodzą jakieś swoje rytuały pogańsko-faszystowskie. Przypomnę, że prokuratorom, niedouczonym prokuratorom z Białego Stoku, że nie ma różnicy, dlatego że faszyści się wprost odnosili do pogańskich symboli, odrzucając kulturę chrześcijańską. Więc ten faszysta, który dzisiaj odwołuje się do symboli pogańskich, i ten faszysta, który w latach 30. i 40. w faszystowskich Niemczech odwoływał się do pogańskich symboli, to jest ten sam faszysta, czy to jest ta sama ideologia. I oni umarzają to postępowanie w Białymstoku. Ta sama prokuratura pod panem Ziobrą. Chrześcijaninem, bo chyba pan Ziobro jest chrześcijaninem. Tak przynajmniej mi się wydaje, tak się sam siebie tak nazywa. I w tym samym czasie ta sama prokuratura pod panem Ziobrą w innych sprawach zachowuje się tak mianowicie. W sytuacji, kiedy jest po publikacjach prasowych, które zaczęły się w Danii w ogóle, bo pan Ziobro i z kolegami mieli w Europarlamencie grupę polityczną z Duńczykami, z takimi partią skrajną z Danii. Pana, który się nazywał, jak dobrze go pamiętam, Messerschmitt. I w Danii wpadli dziennikarze na ślad afery, że on wykorzystywał pieniądze europejskie, które płacił mu Europarlament, do działalności politycznej, do robienia zjazdów wyborczych, co jest oficjalnie, i każdy poseł, a byłem posłem do Parlamentu Europejskiego i wiem, o czym mówię, wie, że to jest zabronione. Zabronione. I polska prokuratura powinna wszcząć postępowanie wobec pana Ziobry i wobec jego kolegów, wobec jego partii politycznej. Co robi ta prokuratura? No dokładnie tak jak faszystów. Tak jak faszystów w Białymstoku, tak jak faszystów we Wrocławiu i tak jak tą panią nauczycielkę pisowską, nauczycielkę wzywającą do przemocy wobec posła na Sejm, pani Agnieszki Pomaskiej, nie wszczyna postępowania. Nie wszczyna postępowania. Ale w tym samym czasie niech mnie pani nie nazywa złodziejem, bo ja naprawdę, postąpicie pewnie tak samo jak pani Katarzyna Komorowska. Wstyd, pani Katarzyno. Użyła pani słów, obraża mnie pani i jeżeli pani dane nie znikną, ja panią podam do sądu. Ten pan, jakiś pani kolega, troll, który poprzednio mi to pisał, jak powiedziałem, że go podam do sądu, to jak skończyłem transmisję, już jego wpisów nie było. I pani, jak pani nie zrobi tego samego, to panią po prostu podam do sądu i będzie pani płacić grubo odszkodowanie. Obiecuję to pani sumiennie, solennie pani to obiecuję. Ale wracam do prokuratury. W tym samym czasie ta sama prokuratura nie wszczyna postępowania w sprawie pani Zwiercan, która głosuje na dwie ręce. No bo po co? Przecież to jest takie normalne. Przecież to jest normalne, że posłowie w Sejmie, którzy wspierają rząd oczywiście, jak głosują na dwie ręce, to nie jest powód do wszczęcia postępowania. Ale ta sama prokuratura, nie wyjaśniając w ogóle nic opinii publicznej, wszczyna postępowanie na przykład wobec pani prezydent Łodzi, pani Hanny Zdanowskiej, w sprawie kredytu, który został dawno spłacony wobec banku, który w ogóle się do niczego nie domaga, bank mówi, że jest wszystko okej. Kredyt został spłacony.
bo dopatrzyła się, że ona chcąc uzyskać ten kredyt, coś tam wpisała, co było niezgodne podobno z prawdą. Co wpisała, nie wiemy, bo nikt nie podał do wiadomości tej informacji. Na czym polega szkoda publiczna? Nie wiemy. Czy bank stracił cokolwiek? Nie, nic nie stracił, nie skarży się. Bank mówi, że w ogóle nie wszystko jest okej, kredyt został spłacony. Ale to tutaj oczywiście prokuratura, bo to przestępstwo, bo przecież pani Zdanowska jest oczywiście w opinii publicznej uważana za kogoś, kto jest przestępcą. No to jest przecież jakiś absurd. No tak nie może działać prokuratura. Tak nie może być w normalnym państwie. To trzeba rozliczyć. I za tego nikt nie zostawi tak. Nikt tego nie zostawi tak. Przyjdzie dzień. Ja nie chcę się wyżywać na moich kolegach, ale ja nie byłem wtedy posłem. Ale przyjdzie dzień, że Trybunał Stanu na pana ministra Ziobro się znajdzie. Tak jak się wtedy nie znalazł, tak teraz nikt tego błędu nie popełni. Nikt tego błędu nie popełni. Ja się nie denerwuję. Ja jestem asertywny, bo powiem to. Pani Katarzyna Komorowska pisze mi to do szczęśliwego nowego roku. Jeżeli pani nie będzie mnie obrażać, ja pani też życzę szczęśliwego nowego roku. Nie widzę powodu, że nawet jak ma pani inne zdanie i się różnimy politycznie. To niech pani nie kłamie i niech pani nie obraża. Więc tyle w sprawie prokuratury. I coś jeszcze chciałem powiedzieć państwu dzisiaj. Sobie zapisałem, muszę sobie przypomnieć. 11 stycznia. Tak, 11. Co po 11 stycznia? Słuchajcie. Nie jest tak źle. Wszyscy jesteśmy z Hanką, to prawda, zgadzam się z tym. Znam Hanię Zdanowską, byliśmy razem posłami w kadencji 2007-2009. Pozdrawiam Hanię, pozdrawiam całą Łódź, wszystkich, którzy są za Hanią, gratuluję wam dworca i jesteśmy z was dumni. Co po 11 stycznia? Nie mogę wam powiedzieć, co po 11 stycznia, bo nie mogę tego powiedzieć, dlatego że PiS tylko na to czeka, ale mogę wam powiedzieć, co przed 11 stycznia. Będzie bardzo trudno. Będą momenty zwątpienia. Okej, pani Katarzyno, przyjmuję przeprosiny. I serdecznie panią pozdrawiam. Bo pani Katarzyna mnie przeprosiła, jeżeli państwo tego nie widzieliście, ta, która wcześniej użyła chyba jedno słowo, się rozpędziła i użyła słowo za dużo. Co chciałem powiedzieć? A, co 11 stycznia? Słuchajcie, teraz jest najważniejsze. Dlatego, że teraz jest klasyczna gra nerwów. Jeżeli pamiętacie tą konferencję, ja mówiłem o tym, Kaczyńskiego, kiedy on siedział z tymi wszystkimi swoimi poddanymi, którzy pełnią najważniejsze niestety funkcje w państwie i kiedy oni kazał im, tak, zgadzam się z panem Adamem, przeprosić trzeba umieć, ja nie mam żadnych pretensji. Jeżeli ktoś przeprasza, ja też w życiu powiedziałem wiele razy o słowo za dużo i uważam, że przeprosiny należy przyjąć i sprawy nie ma. Szczególnie w takim dniu, jak dzisiaj. Ale wracając do 11 stycznia. Dzisiaj jest najtrudniejsza sprawa, dlatego że Kaczyński swój obóz bardzo zwarł. On zrobił tą konferencję, każdemu kazał powiedzieć, jak jest, każdemu kazał powiedzieć, że tutaj ani kroku w tył. Pozdrawiam Łomżę. Byłem u was, serdecznie pozdrawiam, miło wspominam. Byłem u was na spotkaniu. I my musimy zrobić to samo. Musimy być zwarci i silni i wiedzieć, że to jest gra nerwów. To jest trochę poker. Taka jest polityka. To trzeba być twardym i wytrzymać. On mówi, a nie ma tego Sejmu. Nie, w ogóle nie ma problemu, tam sobie siedzą, niech sobie siedzą. Tu nam prąd wyłączy, tu nam drzwi zamknie. Dzisiaj nam zresztą otoczyli tak Sejm, zrobili jedno wejście, kazali chodzić w kółko Sejmu, żebyśmy nie mogli się dostać. Trzeba 2 kilometry obejść w kółko, żeby do Sejmu wejść. Takie drobne złośliwości, a publicznie nie ma ich w ogóle niepoważne. Przyjdzie 11, będzie wiedział, że to jest poważne. Będzie wiedział. Musimy być twardzi, wytrzymać te trudne nerwy. Będziemy mieli bardzo trudną sytuację z mediami, które będą mówić, wasz protest jest bez sensu, siedzicie, a tam jeszcze coś zaśpiewaliście głupio i to w ogóle bez sensu jest. Trzeba wszystko wytrzymać. Przyjdzie 11 i trzeba być wtedy mądrym. Trzeba być błyskotliwym, trzeba być zwartym, trzeba współpracować, nie dzielić się i trzeba bystro reagować, żeby opinię publiczną przekonać, żeby się nie dać złamać i żeby być inteligentnym, bo to jest poważna rozgrywka polityczna będzie. Trzeba myśleć o Polsce, nie wolno przedkładać Polski, trzeba szukać jakiegoś kompromisu, ale on musi ustąpić. Ale trzeba szukać jakiegoś porozumienia, tylko trzeba być twardym, nie dać się w takiej gierce, w której oni są mistrzami. Znaczy Kaczyński jest facetem, który do końca będzie śrubę przykręcał i brał tyle, ile może. Ile może. I dlatego proszę was o to, też tych, którzy nas oceniają.
Jeżeli nawet uważacie, że popełnił ktoś jakiś błąd, że na przykład właśnie ktoś, mam żal, nie kryję, mam żal do tych, którzy tak łatwo potępiają, że ktoś popełnił błąd, bo to, że ktoś zaśpiewa, albo ktoś coś powie, albo ktoś nawet jakąś kartkę podniósł, albo książkę, tak jak ja, to tak naprawdę, słuchajcie, jakie to ma znaczenie, porównując z sytuacją, kiedy ktoś uciekł z Sejmu i zabrał Sejm i ukradł znacznie ważniejsze rzeczy. Naprawdę ukradł, a nie tylko podniósł czyjąś kartkę i odłożył na miejsce. Ale mam żal do tych, którzy na przykład publicznie oceniając, czy mówiąc na przykład część dziennikarzy, która 5 dni temu jeszcze protestowała, bo ich do Sejmu nie chcieli wpuścić, zresztą do dzisiaj tak naprawdę nie ich nie wpuszczają, a teraz oni mówią, skupiają się, zamiast się skupiać na tym, co ważne, dziennikarze w Sejmie, ujawnić taśmy, które Kuchciński ukradł gdzieś. Ukradł, zabrał i powiedział, że nie ma i nie da, bezprawnie. To się skupiają, że ktoś piosenkę zaśpiewał. Dobrze, popełnił błąd. Słuchajcie, siedzi 20 godzin na tej sali ktoś. Siedzi 20 godzin jednego dnia, drugiego dnia 15 godzin, trzeciego 30 godzin. Posiedźcie, popatrzcie, jak to jest i zrobi ten błąd. I to jest powód, żeby w ogóle odwracać wszystko i zapominać o tym, co jest najważniejsze, tylko skupiać się na tym. To jest poważne dziennikarstwo? To jest czytanie rzeczywistości? Obiektywne? Nie jest. Nie jest, szanowni państwo, ci, którzy uważacie, że to jest równorzędne. Nie jest. Łatwo się na kimś wyżywać. Ja pamiętam, jak się dziennikarze kiedyś w obronie innego dziennikarza pod Sejmem pozamykali w klatki. Co, mądrze wyglądaliście w tych klatkach? Tak inteligentnie wyglądaliście? Czy nie mógłby was ktoś przedstawić? No, w klatkach siedzą. Poważne to jest? Poważne? Wszystko jest kwestią interpretacji. Trochę więcej szacunku dla ludzi i trochę więcej pokory wobec ludzi, to każdy z nas ma prawo do błędu. Ale nie zapominajcie o najważniejszych rzeczach. Najważniejsza jest to, żeby tu panowała wolność i praworządność. I praworządność. I ja bym nie przepraszał. Nie przepraszałbym dlatego, że odwraca to sytuację. Nie dlatego, że nie umiem przeprosić, bo umiem przeprosić. Tylko dlatego, że to jest nieuczciwe. Nieuczciwe. Za poważnie, jak na Sylwestra się zrobiło. Słuchajcie państwo, długo to trwa. Pozdrawiam wszystkich państwa. Naprawdę ogarniam was dzisiaj, a jeszcze nie zrobiłem, nie powiedziałem, kto jest na sali. A to wielki błąd, bo wszystkim posłom, którzy dzisiaj są, się w sposób szczególny należą wyróżnienie. Więc tak. Kogo widzę? Widzę pana posła Adama Szłapkę. Wiem, że jest też pani poseł Rosa. Jest pan poseł Meysztowicz z Nowoczesnej. Jest pan poseł... Poczekajcie chwilę, bo ja tutaj nie widzę z daleka. Jest pani poseł Śledzińska-Katarasińska. Jest pan poseł Jarek Urbaniak. Jest na pewno Czarek Grabarczyk i pani premier Kopacz. Wyszli przed chwilą, ale są. Z Platformy jest jeszcze, kto jest? Jest pani senator Borys Damięcka, właśnie wstała w tej chwili, to ją widzicie na ekranie. Jest jeszcze kilka osób, kurczę, niestety nie pamiętam. Jest Michał Szczerba, jest Holender. No zapomniałem, poszli sobie, widzicie, i zapomniałem. Jest pani Lubnauer. O, widzę ją. No, pani Lubnauer jest codziennie, słuchajcie. Naprawdę. Szacunek. Jest codziennie. To tych, co pamiętam, wymieniłem. I tych, których widzę na sali, wymieniłem. Pani Kingi nie ma. Pani Kinga zrobiła sobie 2 dni urlopu. Pani Kinga, ja rozumiem, że mowa o Kindze Gajewskiej. Pani Kinga Gajewska jest świeżo po ślubie. Mam nadzieję, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy. Bardzo świeżo po ślubie, to jest kwestia chyba 2 miesięcy. I miała jakiś wyjazd zaplanowany, który między Nowym Rokiem a Świętami i zrezygnowała z tego wyjazdu, ze względu na to, że no, musi być, ale obiecała swojemu mężowi, że chyba 2 dni gdzieś spędzą razem. Więc to są te 2 dni, nie przeszkadzajcie im, niech odpoczywają, niech się sobą nacieszą, mają prawo młodzi po ślubie. Będzie u nas chyba drugiego z powrotem. Słuchajcie, kochani, najlepszego na 2 uściski dla wszystkich, jak pisze pani Kaśka, uściski dla wszystkich. Pozdrawiam Chicago, najpiękniejsze miasto w Stanach. Wszystkim polecam, jak ktoś był w Stanach albo będzie w Stanach, Chicago jest piękniejsze niż Nowy Jork.
jest piękniejszy niż Nowy Jork, jest genialny. Nie dość, że polskie, to jeszcze jest genialne. Pani Katarzyno, przekonałem Panią do siebie, powiem do Pani Komorowskiej, która na początku nie była do mnie przekonana, przekonałem Panią do siebie, przekonam do reszty. Pisze Pani, że przekonuje, że popiera Pani mnie, a reszty nie. Przekonam Panią do wszystkich. Niech Pani mi tylko da szansę. Kwestia czasu. Heidelberg jest naj. No, piękny Heidelberg, byłem kiedyś. Ale nie. Polska jest naj, proszę Pana. A Heidelberg jest najlepszego z Anglii. Pozdrawiamy Anglię. Kogo jeszcze pozdrawiamy? Jeśli ktoś chce, Kanada pozdrawiam. Pozdrawiam moją rodzinę z Kanady. Gdynia pozdrawiam. Pozdrawiam Gdynię. Pozdrawiam pana prezydenta Szczurka. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych z Gdyni. Pozdrawiam mojego wujka i moją ciocię. Państwo Śliwów z Gdyni. Z Gdyni, z Orłowa. Gdańsk pozdrawiam. Wszystkich, ja ludzi znam w Gdańsku. Wszystkich w Gdańsku pozdrawiam. Znam was po prostu kilka tysięcy. Nie chcę nikogo wymienić, bo kogoś pominę. Wszystkich w Gdańsku pozdrawiam. Kogo jeszcze pozdrawiamy? Nie, proszę. Panią Dorotę, Annę, Nikitin Sielatycką. Serdecznie Panią pozdrawiam. Życzę miłego. Saint-Tropez. Nie byłem nigdy w Saint-Tropez. Chciałbym, ale Białogard pozdrawiam. Super. Kiedyś, nawet przez chwilę mieszkałem w Białogardzie. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Neapol. Neapol. Piękne. Gliwice. Gliwice. Jestem pod wrażeniem, jak Gliwice się rozwijają. Gościniec koło Kołobrzegu. Kołobrzeg pozdrawiam. Gościniec pozdrawiam. Kołobrzeg to jest miasto, w którym zawsze wakacje spędzałem jako dziecko. Pozdrawiam. Nie wiem, czy jeszcze kogoś pozdrowić. I Wołomin. Pozdrawiam Wołomin. Brzmi groźnie. Słabo znam, ale pozdrawiam. Kogo jeszcze? Czy ktoś chciał? Szkocja pozdrawiam. Nigdy nie byłem w Szkocji. A to jest moje marzenie. Słuchajcie, ja bym chciał studiować w Szkocji. Moja córka mówi, że chciałaby w Edynburgu weterynarię studiować, jak będzie starsza. Jak ja bym chciał pojechać do Szkocji. Łomianki pozdrawiam. Pozdrawiam Łomianki. Pozdrawiam moją rodzinę w Łomiankach. Kogo jeszcze pozdrowić? Szkocja, moje marzenie. Rzeszów, jakie macie piękne lotnisko. Niesamowite. Pozdrawiam. Chciałbym, żeby w Szczecinie było takie lotnisko. Chorzów pozdrawiam. I życzę Wam, żebyście stadion wykończyli. Jeden i drugi. Jeden zbudowali, mówię o Ruchu, a drugi wykończyli. I żeby się Ruchowi udało. Nie kibicuję Ruchowi, bo kibicuję Pogoni Szczecin, ale u Was jest dużo chłopaków od nas ze Szczecina. I serdecznie pozdrawiam Cię, wiceprezesa świetnego w Ruchu, nie wiem czy jeszcze jest, bo tam się często zmienia i życzę, żeby Ruch, bo to wielka marka, został w lidze. Bilbao, nigdy nie byłem, bardzo chciałem zobaczyć Bilbao, marzę o tym, obiecałem żonie, że kiedyś ją zabiorę, ale nie wiem czy mi się to uda. Chciałbym bardzo zobaczyć Bilbao. Wejherowo pozdrawiam i mała Piaśniczka serdecznie pozdrawiam. Włodawę, Niemcy, całe Niemcy pozdrawiam. Niemcy to moi sąsiedzi, ja mieszkam 7 km 8 od Niemiec, więc całe pozdrawiam. Wołomin już drugi raz było. Kogo jeszcze? No Chorzów na Śląsku. Oczywiście, że na Śląsku. Pozdrawiam w Chorzów, Warszawę. Warszawę pozdrawiam z Warszawy. Radom. Radom z pięknym lotniskiem. Miasto pani premier Kopacz. Pozdrawiam prezydenta Radomia, mojego kolegę kiedyś z Sejmu. Wszyscy cały Radom pozdrawiam. Bielawę pozdrawiam. Byczyny pozdrawiam. Kogo jeszcze pozdrowić? Darłówko. Piękne Darłówko. Darłówko i zachodnie i wschodnie i Darłowo pozdrawiam. Glasgow, no właśnie, tam nie byłem, a bardzo bym chciał. Kiedyś może mi się uda. Szczecin przytulam. Ja się tak stęskniłem. Słuchajcie, ja 2 tygodnie przytulam Szczecin, tęsknię za wami. Całe Pogodno, moje kochane. Ale inne dzielnice oczywiście również. Serdecznie pozdrawiam. Darłową, już było. Lublin. Lublin pozdrawiam. 4 razy byłem w tym roku w Lublinie. Urodziny na weselu. Byłem na spotkaniu. Byłem z Platformą. Piękny Lublin. Starówka... Szacunek. Pozdrawiam. Zresztą i wszyscy za Żukiem. Pozdrawiam Wiedeń. Wiedeń cudowne miasto. Ta kultura, porządek, pięknie. Lubię Wiedeń. Olsztyn. Raz w życiu byłem w Olsztynie. Serdecznie pozdrawiam Olsztyn. Daleko ze Szczecina, chyba najdalej na świecie. Police. Pozdrawiam Police. Sąsiednie. Mieszkam bardzo blisko Polic. Tylko przez Lasek Arkoński. I jesteśmy w Policach. Aha, są 2 Chorzowy. Nie wiem, ja znam jeden. Panią Barbarę Pawłowicz pozdrawiam. Warkę pozdrawiam. W Warce mam wujka. Nie wiem, czy się cieszy, bo ma inne poglądy. Nie będę mówił, czym się zajmuje, ale serdecznie go pozdrawiam. Kalisz. Pozdrawiam Kalisz. Lublin, prawie drugi dom. Nie trzeba mi zapraszać. Bielsko-Białej. Byłem w Bielsku-Białej. Byłem w Bielsku-Białej. Ja się boję. Znaczy, Bielsko-Białej mi się kojarzy z jednym posłem.
którego się boję, przyznam wam szczerze. Boję się jednego posła z Bielska-Białej. Kto wie, to za posła do nich napisze. Łódź. Pozdrawiam, już serdecznie pozdrawiam Łódź. Sopot, nie no, Sopot to jest czad. Sopot, Jacek Karnowski jest moim przyjacielem, wielkim przyjacielem, pan prezydent. Mam tam wielu, wielu znajomych, przyjaciół, serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam Wrocław. Pozdrawiamy Wrocław. Grzegorza Schetynę pozdrawiamy. Wszystkich kolegów z Wrocławia, cały Wrocław pozdrawiamy serdecznie. Wytrwałości, dziękuję za pani Patrycji za życzenie. Słuchajcie, chyba kończymy, bo zanudzimy. Cała Polska już była. Jeśli kogoś nie pozdrowiłem, to serdecznie pozdrawiam. Dzięki za Chorzów. To my dzięki za Chorzów. Słuchajcie, Chorzów to jest historia Polski. Stadion, na którym największe mecze wygraliśmy. Kraków pozdrawiam. Pozdrawiam Jana Rokitę, mojego kiedyś kolegę, nauczyciela mojego, jak byłem młodym chłopcem. Człowiekowi, któremu wiele zawdzięczam, którego bardzo szanuję. Czasami się z nim nie zgadzam politycznie, ale rzadko. Znaczy częściej się z nim zgadzam. Pozdrawiam z całą rodziną Janku. Najlepsze życzenia. Jeśli ktoś ci to przekaże, to będzie mi miło. Kraków mi się zawsze z tobą kojarzy. Coś tam widziałem, uciekło mi, a nie chcę. Pozdrowię posła Brejzę. Był dzisiaj, chyba będzie. Pozdrowię oczywiście posła Brejzę. Ełk. Pozdrawiam Ełk. Gdynia już była. Szczecin już był, ale Szczecin, dla Szczecina zrobię wyjątek. Jeszcze raz ciepło pozdrawiam i przytulam cały Szczecin. I pana Krzysztofa Bąka. Jeśli to jest ten Bąk, o którym myślę, to go też serdecznie pozdrawiam i ściskam. Elbląg, piękny Elbląg, pozdrawiam. Olsztyn, dziękuję. To ja państwu dziękuję. Słuchajcie, tak na koniec. Ja chciałem wam za wszystko podziękować. Znaczy, w imieniu nas tu wszystkich. Znaczy, bez was to wszystko nie miałoby sensu, ale dajecie nam taką siłę. Nie, to nie o tego posła chodzi. Ktoś napisał z Bielska-Białej. Dajcie nam taką siłę i chciałem wam za to wszystkim, naprawdę będąc wzruszonym, tak chodzi, Lukas Jarczewski ma rację, jeśli chodzi o posła z Bielska-Białej. Boję się go. Przeworsk pozdrawiam. Chciałem państwu podziękować. Znaczy, pozdrowię panią, od pani Marleny Fidos, pozdrowię panią Ewę Kopacz. Chciałem państwu serdecznie podziękować wszystkim, naprawdę bardzo nam jesteście potrzebni i zrobiliście wielką robotę. Jesteście niesamowici. Jesteście solą tej ziemi. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w nowym roku. Bawcie się wspaniale. Odpoczywajcie. Cieszcie się. Niech będzie piękna pogoda. I niech moc będzie z nami, jak napisała pani Ania Filińska. Niech moc będzie z nami na cały 2017. Będzie super rok. Zobaczycie. Super rok. Pozdrawiam i na koniec jeszcze. Pozdrawiam Czesia. Czesiu, życzę ci zdrowia. Życzę ci zdrowia. Jestem za tobą. Wygrasz z tą cholerstwem. I pozdrawiam wszystkich innych, którzy są chorzy. Którzy się boją. Którzy muszą się zmierzyć z jakąś chorobą. Albo takich, którzy pomagają komuś, kto się mierzy z jakąś chorobą. Którzy wchodzą z jakąś obawą w ten rok 2017. Życzę państwu dużo, dużo zdrowia i dużo siły. I życzę, żeby wokół państwa było dużo ludzi, którzy wam siłę dadzą. Ludzi, którzy będą was wspierać. I dadzą wam tę siłę. A wam życzę, żebyście sobie poradzili. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Cześć, jesteś wielki.